Cześć, tu Diana, bardziej lubię książki niż ludzi i w końcu nadszedł czas na coś, co wszyscy kojarzą z Disneyem, myszkę Miki. Starałam się znaleźć kontrowersyjne fakty związane z myszką, żeby was czymś zaskoczyć, ale okazuje się, że to całkiem przyzwoita postać, ale wybrałam kilka ciekawych faktów o niej i mam nadzieję, że jednak czymś was zaskoczę. Michael Theodore Mouse to antropomorficzna mysz, która zazwyczaj nosi czerwone spodenki, duże żółte buty i białe rękawiczki. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci fikcyjnych na świecie. Po raz pierwszy pojawiła się w amerykańskim filmie animowanym z 1928 roku Plain Crazy. Ub Iwerks narysował 700 ilustracji do tej kreskówki. Potem pojawiła się w The Galloping Gaucho i w Parowcu Willy i on został zrobiony po tamtych dwóch, ale jako pierwszy został wypuszczony dla widowni do oglądania i potocznie jest uważany jako pierwsza kreskówka, w której pojawiła się myszka Miki. Parowiec Willy jest też pierwszą animacją z dźwiękiem. Miki z kolei to pierwsza kreskówkowa postać, która mówi. A robi to w odcinku The Carnival Kid, a słowa jakie wypowiada to... Hot dog! Hot dog! Co ciekawe, myszka Miki na początku miała się nazywać Mortimer. Żona Walta, William, stwierdziła, że Mortimer nie pasuje do charakteru postaci i to ona zaproponowała imię Miki. Ogólnie myszka Miki pojawia się w ponad 130 animacjach. Jej pierwowzorem był królik Oswald i kiedy Disney stracił prawa do tamtej postaci, pojawiła się myszka Miki. Podobno Disney był zainspirowany oswojoną myszką, którą trzymał u siebie na biurku w studio, ale Disney też mówił, że inspiracją do stworzenia tej postaci był Charlie Chaplin. W większości przygód Mikiemu towarzyszy jego pies Pluto. Ma dziewczynę, którą jest myszka Mini, a najlepszymi przyjaciółmi myszki są Kaczor Donald oraz Goofy i Horacy. Przez pierwsze lata głos myszki Miki był głosem samego Walta Disneya, a ciało myszki Miki było zaprojektowane przez Uba i Iwerksa z okręgów, po to, żeby postać była łatwiejsza do animowania. I ogólnie pracownicy Disneya uważali, że to właśnie ten projekt był częścią sukcesu postaci, ponieważ dzięki temu była bardziej dynamiczna i atrakcyjna dla publiczności. Jeśli zwrócicie uwagę na dłonie myszki, to zauważycie, że mają tylko 4 palce. Disney twierdził, że decyzja była i artystyczna, i finansowa. Artystyczna dlatego, że 5 palców to było za dużo dla myszy, a finansowa dlatego, że brak tego jednego palca na każdym z rysunków pozwolił zaoszczędzić studio miliony na animacji. Wydaje się to niemożliwe, ale jeżeli pomyślimy o tym, że jedna kreskówka mogła składać się nawet z 10 tysięcy rysunków na 7 minut animacji i zająć od 6 miesięcy do nawet 2 lat, żeby ją skończyć, no to jednak chyba coś jest na rzeczy. Białe rękawiczki natomiast Miki dostał w filmie The Opry House z 1929 roku, a dostał je po to, żeby odróżnić dłonie od reszty ciała. I samo użycie białych rękawiczek okazało się bardzo dobrym pomysłem i pomysłem chętnie wykorzystywanym później, również przez postacie spoza Disneya. Mamy na przykład królika Bugsa, jest Woody Woodpecker, jest Mighty Mouse, czy chociażby Mario i jest Sonic. Wpływy myszki Miki w ogóle sięgają chyba o wiele dalej niż jakiejkolwiek innej postaci z kreskówki. W Stanach Zjednoczonych na przykład myszka Miki jest bardzo często używana jako kontrkandydat w głosowaniu. Tam nie ma opcji nikt z powyższych w głosowaniu, więc ludzie dopisują swoje propozycje i właśnie Miki pojawia się najczęściej. A najwcześniejszy przykład takiego dopisania do listy pochodzi z wyborów na burmistrza Nowego Jorku w 1932 roku, a z drugiej strony myszka Miki pojawia się też często na listach wyborców. Myszka Miki to również slangowe wyrażenie oznaczające kogoś małostkowego, albo coś amatorskiego, trywialnego. W Wielkiej Brytanii i Irlandii oznacza to również słabą jakość lub podróbkę, a z drugiej strony w Australii może oznaczać coś wspaniałego albo bardzo dobrego. Myszka Miki jest w zasadzie wszędzie. W Ojcu Chrzestnym II na przykład Fredo usprawiedliwiał się po zdradzeniu Michaela tym, że zwykle nie dostawał żadnych znaczących zadań. Send Fredo off to do this, send Fredo off to do that. Let Fredo take care of some... Mickey Mouse Nightclub somewhere. Nie pada określenie kluby nocne myszki Miki jako coś nieznaczącego. Do tego w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych działania, które wyglądają dobrze, ale mają niewielkie albo żadne praktyczne zastosowanie, są powszechnie określane właśnie jako prace myszki Miki. I myszka Miki jak na taką sławną postać przystało ma mnóstwo parodii, nie ominęła jej również krytyka. Miki jest postrzegany jako symbol Disneya i w zasadzie całych Stanów Zjednoczonych i z tego powodu jego postać była często używana w antyamerykańskiej satyrze, jak na przykład w Myszka Miki w Wietnamie z 1969 roku. W Simpsonach Bart na przykład zakłada czarny stanik na głowę, udając myszka Miki mówi: jestem maskotką złej korporacji, a w South Park Miki jest przedstawiany jako sadystyczny, chciwy i wulgarny szef The Walt Disney Company, zainteresowany tylko pieniędzmi. W 1930 roku niemiecka Rada Filmowych Cenzorów zabroniła prezentacji kreskówki Bitwa pod Barnyard, dlatego że koty miały na sobie hełmy, które przypominały niemieckie i uznano to za negatywny obraz Niemiec. I cytat z niemieckiej gazety wykorzystał Art Spiegelman w rozpoczęciu drugiej części swojej powieści graficznej Maus, którą zresztą bardzo, bardzo polecam. A w Rumunii na przykład w 1935 roku filmy na 10-metrowym ekranie były dosyć jeszcze nowym zjawiskiem i rząd zdecydował,
zdecydował się na zakazanie myszki Miki, dlatego że obawiał się, że dzieci będą się bały wielkiego gryzonia. Myszka Miki pojawia się nawet w medycynie. Jest coś takiego jak znak myszki Miki. Jest to po prostu kształt przypominający myszkę Miki. Po raz pierwszy został pokazany w 2002 roku przez doktora Cerola, ale można go dostrzec w innych częściach ciała, m.in. w śródmózgowiu czy przy chorobie Pagetta. I okazuje się, że trzy połączone ze sobą kółka będą kojarzyć się z myszką Miki w każdych okolicznościach. Ale nie wszyscy kochają myszkę Miki. Jan Jarosz, na przykład lwowski filmowiec, któremu nie podobała się kariera myszki, postanowił nakręcić swój film o niej, Pogrom Mickey Mouse, i nie skończył go, ale może to nawet lepiej, bo w jednej ze scen myszka jest przywiązana do słupa, a inne postacie odcinają jej ogon piłą. A rosyjski reżyser Eisenstein mówił, że kreskówki Disneya to protest przeciwko metafizycznemu bezruchowi tego, co dane raz na zawsze. I tym pięknym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o tej postaci. Zajrzyjcie do innych filmów z serii, a jeżeli Wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.